Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj tradycyjnie na vloga. Tu wisi mój ręcznik, bo słuchajcie, myłam niedawno głowę i nie mam gdzie go powiesić, bo na zewnątrz mokro. Tutaj w środku w domu, w mieszkaniu kaloryfery nie grzeją, więc w zasadzie nie mam co z nim zrobić, więc tak go tutaj po prostu przewiesiłam i tak wisi. No ja nie wiem w ogóle co z nim będzie. Raczej nie wyschnie, no bo tu jest w chacie tak zimno. Ja siedzę co prawda w bluzce takiej na ramionczkach, to jest body z Zary, dlatego że zaraz wychodzę. Słuchajcie, jest sobota, jest godzina prawie 21. I ja dzisiaj jadę na West Bama. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rok temu dokładnie chyba, może nie dokładnie, ale mniej więcej właśnie tak jak teraz, koło 20 września, byłam w klubie Wolność w Gdańsku, bo występował tam West Bam i w tym roku zrobili powtórkę z rozrywki. Było genialnie w tamtym roku. I w tym roku na pewno też będzie fajnie. Będzie jeszcze jakiś inny DJ, też jakiś podobno sławny. Nie wiem, nie sprawdzałam, nie kojarzę w ogóle, natomiast też jakiś tam z lat 90. I ogólnie impreza zapowiada się fajnie, z tym, że słuchajcie, jestem trochę zmęczona, bo wczoraj też byłam na imprezie. Po prostu taki imprezowy weekend się trafił, jak na złość, bo wczoraj był ostatni w tym roku zlot fanów Depeche Mode i no jak mogłam nie iść, musiałam tam iść i tańcowałam do chyba 3 w nocy. Zanim wróciłam, położyłam się spać. Rano wstałam chyba o 8, także nie wiem czemu. Tak jak się obudziłam, już mi się nie chciało spać, mówię, dobra, wstaję. I przebimbałam cały dzień. W zasadzie chciałam Wam nagrać haul Zary i nie wiem, czy Wy już go widzieliście, czy zobaczycie po tym vlogu, natomiast nic z tego nagrywania nie wyszło, ponieważ było ciemno, zapaliłam lampę, ale mi się w ogóle to światło nie podoba, jak jest lampa zapalona, także no, także będę musiała go nagrać po prostu jeszcze raz, z racji tego, że jutro jest niedziela i jutro, jak nie umrę, to będę po prostu odpoczywała, więc nagram go dopiero za tydzień w sobotę, no bo w tygodniu. Nie, w tygodniu mi się nie chce. Wolę wstać rano na przykład w sobotę i nagrać. Także przyszły weekend prawdopodobnie będzie spokojniejszy. Więc zobaczymy. W każdym razie, ja słuchajcie, dzisiaj przyklejam znowu sobie sztuczne rzęsy. Na razie przyklejam te 318. To są te takie bardziej, które zagęszczają, a te 315 są mega takie wydłużające. I te chcę jakby ponosić i wyrzucić, dlatego że już je miałam kilka razy i w sumie już chyba nie mam 318. Przyklejam ostatnio bardzo szybko, bo dosłownie przytykam i od razu są przyklejone. No to jednak to jest, słuchajcie, kwestia wprawy. Z tym, że zauważyłam, że w każdych jednych rzęsach, mimo tego, że one w opakowaniu wyglądają tak samo, zawsze ta jest inna. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi rzęsami. Fakt jest taki, że no, mi ta powieka bardziej opada i tak dalej, ale ja nawet jak patrzę, to widzę, że tu jest bardziej zagęszczone są te rzęsy, a tu jakieś takie kikuty wystają jakby. Nie wiem o co chodzi, słuchajcie, jak to jest w ogóle możliwe? Nie widać tego aż tak bardzo, ale no ja to widzę, mnie to wkurza, ale już nie będę ściągała tych rzęs, bo jak zacznę ściągać, to słuchajcie. A jest za 5:09, zaraz muszę wychodzić za 20 minut. No to mogę już drugich nie przykleić, także no makijażu za bardzo tutaj nie widzicie, ja mam ten oliwkowy cień. Kreska i w zasadzie tyle. Dużo bronzera na usta, nie wiem czy coś nałożę. Znowu je gryzę, więc mam takie niestety czerwone kropki, więc może chyba błyszczyk jakiś? Albo jakąś pomadkę nude, bo nie mam ochoty na żaden kolor. No, jeszcze powiem Wam dwa słowa odnośnie moich brwi, ponieważ tak jak wiecie, ja zrobiłam sobie tą laminację i powiem Wam dwa słowa o tej laminacji, ponieważ ostatnio chwaliłyście znowu moje brwi. Chwaliłyście w momencie, kiedy, zanim ja Wam jeszcze powiedziałam, to było chyba w Q&A. Zanim ja Wam powiedziałam, że zrobiłam tą laminację, kilka osób mi pisało, że inaczej wyglądam, że coś się zmieniło, ale nie wiecie co. I to właśnie jest, słuchajcie, kwestia brwi, bo brwi tak naprawdę są ramą całej naszej twarzy i jak są ładne, to makijaż jest po prostu tylko dodatkiem tak naprawdę, bo brwi są wbrew pozorom bardzo ważne, bardzo istotne i ja mam to szczęście, że ja mam akurat w miarę takie pełne. Oczywiście one nie są idealne, ale są na tyle pełne, że nie muszę robić na przykład makijażu permanentnego, za którym nie przepadam ogólnie. Natomiast na tym szkoleniu dowiedziałam się dużo rzeczy i faktycznie, jeżeli ktoś ma jakieś ubytki, wiecie jak to było kiedyś w latach 90., po prostu wyrywało się, robiło się takie po prostu przecinki tylko. Ja też takie miałam, natomiast te brwi mi, nie wiem, jakimś cudem odrosły, ale jest dużo osób, którym te brwi po prostu takie zostały. I to jest trochę problematyczne, tym bardziej, że no. Im człowiek starszy, tym jednak to oko musi być bardziej otwarte, więc fajnie jak te brwi są tak troszeczkę idą ku górze, nie? I jak na przykład niektórzy mają tylko przód i nie mają tego ogonka, to jest trochę tak słabo. Dlatego w takim przypadku polecam Wam zrobić makijaż permanentny, z tym, że on niestety dość nieładnie schodzi. Ja się naoglądałam tych różnych kobiet na szkoleniu, które przychodziły właśnie na henne, czy pudrową, czy na farbkę, czy na laminację właśnie po permanentnym, ale nie, że od razu, tylko po paru miesiącach.
Bo niestety, no, ten kolor już taki jest albo wpadający w niebieski, albo w pomarańcz. On nie jest najładniejszy na świecie i trzeba raz na chociaż właśnie 2 miesiące, bo tyle się trzyma henna pudrowa czy farbka, mniej więcej. No może nie 2 miesiące, ale tak 6-7 tygodni. Więc warto wtedy to powtarzać, żeby te brwi po prostu miały ładniejszy, naturalny, taki bardziej naturalny kolor. Ale no jakby... Żaden produkt nie zostanie Wam na skórze dłużej niż 7 dni, obojętnie co byście nie robiły, to po prostu zawsze to schodzi ze skóry i ewentualnie zostaje na włoskach. Natomiast jak zrobicie właśnie hennę pudrową czy farbkę, to zawsze będziecie miały te włoski zafarbowane i te brwi będą po prostu ładnie wyglądały. Natomiast taki efekt niebieskich czy pomarańczowych brwi to jest coś po prostu strasznego. I to nie jest kwestia źle wykonanego makijażu permanentnego, tylko po prostu no... On się tak utlenia też, każdy ma inną skórę i to inaczej zawsze będzie wyglądało, ale to jest jakieś... To jest jakaś opcja dla tych, którzy właśnie tych brwi nie mają. Natomiast jeśli chodzi właśnie, bo do czego dążyłam, jeśli chodzi o laminację, to ja na początku te pierwsze 24 godziny są dość takie... dziwne, ponieważ nie możecie się przyzwyczaić do tego, że te brwi tak stoją, nie możecie ich ruszyć, ta farbka jest bardzo intensywna, bo macie też zabarwioną skórę i trochę wygląda się nienaturalnie. Natomiast jak już po 24 godzinach umyjecie tą twarz, ta farbka się troszeczkę już zmyje, to te brwi wyglądają przepięknie, aczkolwiek ja miałam taki moment chyba po 3 dniach, że tak sobie pomyślałam, Boże, po co ja to w ogóle robiłam? Teraz już po tygodniu stwierdzam, że to jest genialna, słuchajcie, genialny sposób przede wszystkim na wyrównanie brwi, dlatego że możecie sobie, o kurczę, płytę włączyłam, dlatego że jeżeli macie jedną brew na przykład chudszą, drugą grubszą, możecie sobie przez to, że stawiacie te włoski, po prostu je wyrównać i to ładnie wygląda, także, no wiecie co? Także ja jestem mega zadowolona i bardzo Wam polecam, żebyście chociaż sobie zerknęły w internecie, na czym to polega i może akurat to jest zabieg dla Was, bo wiem, że dużo z Was też jest freakiem brwiowym i macie świra na punkcie brwi, więc, bo nieraz mi pisałyście, część z Was też mi pisze, że nie umie malować, nie wie jak je pomalować. Pamiętajcie, że jak brwi macie cienkie albo mało macie włosków, to niestety no nic z nimi nie zrobicie. Możecie oglądać tutoriale makijażowe, ale bez pomocy właśnie specjalisty, który zajmuje się brwiami, to niestety za dużo same nie wykombinujecie, więc warto się tym w sumie zainteresować. Ja kocham brwi i mega się cieszę, że będę mogła teraz je robić innym i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ja jestem, słuchajcie, bardzo z tej laminacji zadowolona i to jest, widzicie, ta brwi tak mi się podnosi, no bo ona naturalnie mi się podnosi, ale uważam, że i tak ten efekt jest naprawdę spoko. Także dobrze, w takim razie, słuchajcie, ja mam body z Zary, mam jeans, te takie szare. Już nie będę wstawała, Wam się pokazywała, bo bez sensu. W każdym razie idę tak ubrana, bo nie wiem, czy tam, co tam się będzie działo. Ogólnie mam energię, jakoś tak, wiecie, tak sobie pomyślałam, no wolałabym nie iść tydzień po tygodniu, znaczy dzień po dniu na imprezę, bo to trochę takie hardkorowe. No ale akurat tak się stało i też wiecie co, tak podchodzę do tego na totalnym luzie. Przecież nie idę na operację na, nie wiem, serca, tylko na imprezę, jutro się wyśpię, mam nadzieję i tyle, także... No, dobra, to słuchajcie, będę w takim razie kończyła. Jutro jeszcze połączę się z Wami, pokażę Wam dwa puste opakowania. Coś tutaj straciłam ostrość. Pokażę Wam dwa puste czy trzy puste opakowania, bo cały czas, słuchajcie, kończę kosmetyki. Jestem mega zajarana, dlatego że więcej satysfakcji daje mi wykończenie jakiegoś kosmetyku niż kupowanie nowego. Także to jest w ogóle genialne. Robi mi się w miarę pusto na półkach, także... No, pokażę Wam jutro, co wykończyłam i w takim razie, słuchajcie, uciekam, muszę jeszcze sobie torebkę spakować i tyle. Także do zobaczenia jutro. Cześć, witajcie w poniedziałek. Ja zaraz będę wychodziła do pracy. Dzisiaj idę wyjątkowo na 8, bo... No bo idę na 8 do 16, jutro chyba też, także nawet dobrze, bo słuchajcie, po weekendzie to się tak ciężko wstaje. Ogólnie znowu nie spałam całą noc. Wiem, że jeszcze póki co tego po mnie nie widać, ale na pewno poczuję to za parę godzin, dlatego że... Nie wiem, czy w ogóle godzinę przespałam, po prostu co 5 minut się budziłam i to niestety jest taki stan, kiedy zasypiacie i czujecie jakoś taki niepokój i potem nawet jak zaśniecie na chwilę, to wszystko Was jest w stanie wybudzić. To, co zazwyczaj Was nie budzi, no bo jakieś tam odgłosy gdzieś tam naokoło są praktycznie zawsze i wszędzie i Wy je akceptujecie, jak macie taki mocny sen, natomiast gdy właśnie ten sen jest taki... Jak ja miałam dzisiaj w nocy, to niestety, no, tragedia. Także jakieś słońce tu się wybija zza chmur. W każdym razie idę jeszcze do piekarni, skorzystam z okazji. Muszę iść też na śmietnik, jest teraz 7:30, więc to jest ten czas, żeby wyjść z domu. Ogólnie dzisiaj mam taki bardzo delikatny makijaż. Mam tylko taki jasny cień i do tego wykonturowana twarz i
i pomadka na ustach. Chciałam jakąś mocniejszą, ale już nie chcę mi się teraz szukać. Mam też marynarkę ze Stradivariusa, bo stwierdziłam, że dla odmiany sobie dzisiaj założę. Na pewno też jak wrócę z pracy będę musiała sobie powyciągać jakieś swetry, bo jest chyba 12 stopni. W domu jest tak zimno, że po prostu moim zdaniem już dawno kaloryfery powinny być włączone, bo to, że parę dni było w zeszłym tygodniu jakichś takich cieplejszych, to nie znaczy, że noce są ciepłe, noce są mega zimne, także na pewno jest poniżej 10 stopni. Ale powiem wam tylko jeszcze dwa słowa odnośnie soboty, bo potem jeszcze się z wami połączę, pokażę wam moje nowe zasłony i denko. Jeśli chodzi o sobotę, to był błąd. Chodzenie dzień po dniu na imprezę w tym wieku. To jest naprawdę mega męczące. I wiecie, co było w tym wszystkim najgorsze? Że ja tam poszłam o 10. Pierwszy DJ, ten sławny, którego na oczy nie widziałam, o nim nie słyszałam, wyszedł o godzinie 12 chyba 10. Tam w ogóle było bardzo dużo ludzi takich w moim wieku i starszych, no bo jednak Westbam to są lata 90, więc no ci ludzie są już teraz po 40, którzy go słuchali. I najpierw on wyszedł i na początku grał jeszcze normalną muzę, potem była taka rąbanka, ale słuchajcie, takiego czegoś to ja już nie lubię, taki łomot. Wszyscy się tak nachlali, obijali się o siebie, chcieli się bić w ogóle. Jezu, to było, ja się czułam jak na jakiejś wiejskiej imprezie i Westbam wyszedł o godzinie chyba przed drugą, wy to rozumiecie, jak można w ogóle, on powinien o 10 moim zdaniem zacząć grać, natomiast no dobra, wyszedł przed tą drugą, cóż, gdzie ja już tak naprawdę już byłam, wiecie, czekajcie, może trochę, o, wyszłam przed drugą, miałam już tak dość, w ogóle nie chciało mi się tam stać. I do godziny trzeciej nie zagrała ani jednej piosenki, znaczy jedną, przepraszam, taką, którą znam, a reszta to jakieś jego miksy były i najważniejsze, że Westbam sam się ze sobą dobrze bawił, bo reszta w sumie stała i nie wie, ta resztka tych w miarę trzeźwych, która czekała na Westbama, po prostu została tam przy tej, wiecie, jego DJ-ce i nie wiedzieli, co mają w ogóle robić, tam udawali, że się bawią, ale cała reszta to w ogóle jakiś wow, a jeszcze najlepsze jest to, że słuchajcie, sprzątałam wcześniej łazienkę, i kiedyś wam pokazywałam, że w Franusie kupiłam piach, taki specjalny, ekologiczny, za testem, żeby ona sobie tam kopała. Niestety nie kopała w tym piachu za dużo, w ogóle nie rozumiała, po co ten piach jest, tam nasikała tylko kilka razy, więc po roku czasu stwierdziłam, że wysypię ten piach do worka na śmieci i go zostawię w przedpokoju, wyniosę go w niedzielę. Akurat wczoraj nigdzie nie wychodziłam, więc zaraz go wyniosę na śmietnik. Zostawiłam ten worek i słuchajcie, poszłam na tą imprezę, przychodzę i ten worek tam dalej stoi, natomiast rano wstaję, a ten worek rozgryziony i słuchajcie, piach wszędzie, wszędzie, mój Boże, ja po prostu zrobię pasztet z tego królika kiedyś, co za łobuz, ten worek tam stał, słuchajcie, cały dzień, ona go nawet, była w ogóle nie zainteresowana tym piachem, ona w ogóle workami na śmieci, jak stoi tam, czasami stoją śmieci, ona nigdy ich nie rusza, patrzcie, przyszłam z imprezy, rano wstaję, ja mówię, no nie, znowu sprzątanie, słuchajcie, ona to rozwaliła, nasikała na niego po prostu po całym przedpokoju, muszę dzisiaj odkurzyć, bo wczoraj mi się nie chciało, aczkolwiek wczoraj mimo tego, że nigdzie nie wychodziłam z domu, tyle rzeczy zrobiłam, prałam, sprzątałam, sprzątałam w ciuchach, buty umyłam i teraz jeszcze właśnie muszę te swetry wyciągnąć, jakieś takie cieplejsze, bo to już jest ta pora, więc no. Ale to zrobię dzisiaj i dokończę zamówienie, jeśli chodzi o moje brwi, bo no jeszcze mi chyba czegoś brakuje, znaczy na pewno mi czegoś brakuje, więc chcę sobie dzisiaj domówić. Także dobra, słuchajcie, uciekam i będę się z wami na pewno łączyła, jak wrócę z pracy, chyba że zasnę, no to, ale ja już wam kiedyś mówiłam, że nie zasnę, także będę się męczyła tak do wieczora i pewnie znowu będę miała problem wieczorem, żeby zasnąć, bo tak jest zawsze, także dobra, uciekam i do później. Ja właśnie wróciłam z pracy i teoretycznie powinnam wziąć teraz odkurzacz i odkurzyć przedpokój i w ogóle dywan i wszystko, bo piach jest wszędzie, ale nie chce mi się, słuchajcie, plecy mnie bolą, tak mnie boli tutaj u góry, ja nie wiem czy od tego, że źle leżałam, źle spałam, bo znaczy w ogóle nie spałam, cały czas się przewalałam, nie wiem czy od tego, ale mi się wydaje, że bolały mnie już wcześniej, także w sensie w sobotę, więc chyba mnie przewiało, także muszę jakąś polopirynę wziąć, ale i tak odkurzyć, odkurzę, no bo to na piachu tam jest, także nie wiem gdzie jest Frania, tam z misiami siedzi, także zaraz to zrobię, ale chcę wam powiedzieć, że jak chodzę do pracy na 7 do 15, to mimo tego, że bardzo nie chce mi się wstawać o 7, na 7 po 5, to jakoś tak jest optymistycznie, jak się wraca do domu o tej godzinie 15. Po 15, jak jestem w domu, to mam wrażenie, że mam pół dnia jeszcze dla siebie, mogę zrobić wszystko. Mogę leżeć i nic nie robić, mogę iść do sklepu, mogę posprzątać, mogę cokolwiek. A jak się wraca już o 16, to ten dzień tak szybko ucieka, w ogóle ja nie wiem, kiedy się zrobiła 17, zaraz w ogóle zacznie się ciemno robić, także Jezu, jak mało optymistycznie. Ja co prawda nie będę chodziła raczej 8-16,
My mamy takie dyżury, natomiast jest u nas w pracy chętna koleżanka, która chce tak chodzić, ale my pewnie też będziemy czasami, no bo pewnie jak będzie zimno i ciemno, no to nikomu się nie będzie chciało wstawać tak rano, żeby łazić na siódmą, ale zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, najpierw może Denko, a jeszcze Wam tylko powiem, że spotkałam przed chwilą na klatce kolesia, który jest w zarządzie i powiedział, że dzisiaj albo jutro włączą ogrzewanie, także no daj Boże, kurczę, słuchajcie, dzisiaj jest na dworze 11 stopni, w dzień było, znaczy w dzień 11, a w nocy było z 5 pewnie, także jest naprawdę bardzo zimno. Ja teraz siedzę w krótkim rękawku, ale to tylko dlatego, że tak wiecie, jestem w biegu, za chwilę jakbym tak usiadła na dłużej, to by mi się po prostu zimno zrobiło, więc włączcie to ogrzewanie. No, bo oni tak czasami gadają, a potem wiecie, włączają po tygodniu, także już napełnili te kaloryfery, także mam nadzieję, że to dzisiaj nastąpi. Dobra, zacznę może słuchajcie od zasłon, bo tutaj te opakowania zdenkowane są trochę takie prościnane i z nich coś leci, widzę tutaj z peelingu, więc nie chcę potem brudnymi rękami dotykać tych zasłon, to najpierw Wam pokażę właśnie zasłony. Ostatnio doszłam do wniosku, że wszystkie rzeczy, które kupuję albo w Ikei, albo w właśnie na przykład w H&M Home, one są takie neutralne i one do wszystkiego pasują. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale oni właśnie mają dużo takich rzeczy, te odcienie beżu czy szarości, do tego jakaś zieleń z beżem, oni mają wszystko tak tam jakoś dziwnie skomponowane, nie wiem, świadomie czy nieświadomie, że obojętnie czego byście z czym nie połączyli, to to będzie dobrze wyglądało. Oczywiście ja się zgadzam, tam na przykład w Ikei jest tak, że jest kilka odcieni na przykład białych mebli, nie zawsze wszystko do siebie pasuje. Czasami ta biel jest bardziej na przykład zżółkła, taka, znaczy zżółka, no taka bardziej żółta, a czasami jest taka czysta biała, więc no tutaj akurat, no bo są różne serie tych mebli, ale mi chodzi o takie różne dodatki. One gdzieś tam wszystkie razem się dobrze komponują i właśnie mam przykład teraz na przykład, i mam przykład teraz zasłon z H&M-u, ponieważ jedna z Was mi polecała te zasłony. Ja w ogóle jakoś zapomniałam, że tam można kupić zasłony i Ty mi polecałaś zasłony z lnem. Ja je chciałam kupić, natomiast słuchajcie, te z lnem występują tylko, przynajmniej występowały na ten moment, kiedy kupowałam, tylko w tej długości 3 metry. Dla mnie to jest za dużo, mi się nie chce tego potem babrać, z tym podkładać. Ja mam taką taśmę z Ikei, ale to było tyle z tym babrania, więc do krawca też mi się nie chce z tym chodzić, bo ja chcę po prostu je zaraz powiesić, znaczy nie dzisiaj, ale gdy Wam kupię, to chcę tak przecież wszystko ładnie tu zrobić. Dlatego słuchajcie, wybrałam inne zasłony, ale one ogólnie mają taką strukturę lnu, muszę Wam powiedzieć. Tak one wyglądają, ja je tutaj troszeczkę już wyciągnęłam z tego opakowania, bo chciałam właśnie zobaczyć, czy one w ogóle są takie przeźroczyste, czy kryjące, czy jak one wyglądają. To jest nazwa? Nie wiem w sumie. Tu jest napisane, że to są dwie zasłony, 120 na 250, to są trochę mniejsze niż ja zawsze kupuję, bo ja zawsze kupuję 140 albo 145 na... No ostatnio miałam chyba na 2,70, ale właśnie są trochę za długie i niestety za bardzo leżą i kurz zbierają na podłodze, więc te powinny być ok. I słuchajcie, to jest kolor szaro-beżowy. I co jest ciekawe, to, że on, słuchajcie, zupełnie inaczej wygląda w sztucznym świetle, inaczej wygląda teraz. Wy w kamerze widzicie, że on jest taki brązowo-beżowy, na żywo ja widzę, że on jest szary, także to jest idealny kolor, który będzie pasował właśnie do wszystkiego. Także bardzo fajne są te zasłony. Tak jak mówię, na razie nie będę wieszała, bo poczekam, aż dywan kupię. Cały czas czekam na ten z Ikei jeden, ale chyba się nie doczekam. I zobaczcie, to jest taki kolor. Faktura właśnie trochę taka lniana i one są takie, raczej bym powiedziała, bardziej przeźroczyste niż zaciemniające, ale tam nawet tak było napisane, że one są takie półprzeźroczyste. O, no może i faktycznie to tak jest, ale są naprawdę ładne. One tutaj mają te takie nitki, żeby sobie przełożyć rurę. Prawdopodobnie na żabki też je można sobie wpiąć, jeżeli macie szynę, także fajne, naprawdę fajne zasłony. I one kosztowały 79 zł, więc ta cena wcale nie jest jakaś wysoka, bo na Allegro też tyle kosztują. Ale widzicie, no kurde, na Allegro nie ma takich fajnych kolorów. Tam nawet jak niby jest napisane, że jest kolor jakiś tam jasny, szary czy beżowy, to jak ja potem czytam komentarze albo widzę w komentarzach zdjęcia ludzi, to są w ogóle jakieś dziwne kolory, bliżej nieokreślone. Także ja lubię właśnie takie stonowane tego typu i... Myślę, że te zasłony będą tu ładnie wyglądały, ale niestety muszę się wstrzymać, bo ja lubię, jak jest wszystko razem tak ładnie zrobione, takie wiecie, wtedy posprzątam sobie, położę nowe poduszki jeszcze, bo mam kilka lnianych jeszcze poszewek, to pozmieniam to wszystko, ale to mówię, wszystko razem, mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej kupić ten dywan, chociaż się nie zapowiada, ale dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o Denko, to mam tak.
szampon Gliskur, szampon spajający. Ja go kiedyś dostałam, od mojej mamy chyba. On jest ciężki jak smog. Słuchajcie, Jezu, jak on mnie obciążał włosy. Ja nie wiem, co on tutaj ma. To jest jakaś keratyna, coś tam. Włosy przeciążone koloryzacją. Wiecie co? Nie wiem. No, mi on obciążał bardzo włosy. On na pewno jest napakowany z silikonami. Zobaczcie, jaki wygląda, jest brudny, zakurzony, bo on stał na ziemi i ja czasami po prostu myłam sobie nim na przykład buty, pędzle, franie kuwetę, podłogę. I do tego sprawdzał się idealnie, bo on bardzo ładnie pachnie. Natomiast do moich włosów niestety nie. Także zaraz to wywalę, bo tak stoją te butelki tutaj i mnie wkurzają już od paru dni. Kolejną rzeczą jest Alterra. To jest szampon nawilżający z kwasem hialuronowym. To jest chyba jakaś nowość, nie wiem. Natomiast za dużo o tym szamponie nie słyszałam, więc nie wiem, czy to jest z tych lepszych, czy z tych gorszych. Bo jak wiecie, Alterra też nie ma wszystkich genialnych kosmetyków. Tam są takie trochę lepsze, trochę gorsze, jak wszędzie. Ale on mi się ogólnie sprawdzał dobrze, tylko że wiecie co, on też pachnie dość intensywnie różą, bo tu w składzie jest też róża, tylko muszę wam powiedzieć, że od kiedy rozcieńczam z wodą te szampony, to one mi moment schodzą. Ten szampon wlałam pół szamponu do takiej plastikowej butelki, zmieszałam z wodą i słuchajcie, miałam to na tam dwa, nie wiem, trzy, cztery użycia. Potem znowu to samo zrobiłam i szampon się skończył, także jakoś mam wrażenie, że są mniej wydajne niż były, ale to spoko, to jakby on nie był drogi, więc okej. Okay. Kolejną rzeczą do włosów jest emolientowa odżywka z Anwen z różą. Przecięłam to opakowanie, słuchajcie, wyciągnęłam wszystko, co tu było. Bardzo intensywny zapach róży, który zostaje na włosach. To jest niby do wysokiej porowatości. Ja się zagubiłam, nie wiem, jaką mam już porowatość. Teoretycznie niskopory, natomiast patrząc na strukturę, wcale to chyba nie są niskopory, nie mam pojęcia. No nieważne, w każdym razie kupiłam tę odżywkę jako pierwszą i ona mi się sprawdziła naprawdę genialnie, także na razie jej nie kupię, bo ja mam inne kupione, ale no ja w ogóle lubię tą serię tych odżywek z Anwen, więc ja też ostatnio na jakiejś stronie włosowej wyczytałam, że jest odżywka z Isany, chyba Magnolia, i ona ma w ogóle w sobie wszystko i humektanty, i proteiny, i emolienty. Nie wiem, czy to jest prawda, muszę to sprawdzić. Dziś to chyba w telefonie sobie net screena zrobiłam, więc jak tak by było, no to słuchajcie, ja na bank ją kupię i sobie przetestuję, bo po co się babrać z 10 odżywkami, jak można kupić jedną. No te niby mają lepsze składy, ale no dobra, zobaczę. Dam wam znać, ja to sprawdzę w telefonie i wam powiem, bo nie chcę was wprowadzić w błąd. Poczekajcie, wezmę telefon i może od razu wam powiem, bo ja znając mnie to zaraz zapomnę o tym. Dobra, słuchajcie, faktycznie ta odżywka z Isany to Magnolia. Ona ma wszystko w sobie, czyli cały ten pech. Także jeżeli nie chcecie kupować tych odżywek Anwen i babrać się z nimi, no bo to trzeba raz jedną, potem drugą, wiecie, i tak dalej, to jest trochę roboty, dlatego ja tak na co dzień tego nie robię, to kupcie sobie tą Magnolię. Ja na pewno też sobie kupię, bo ona kosztuje jakieś tam grosze, chyba koło piątaka. Także, no i tu jest napisane, że czerwona jest emolienty i humektanty, także chcecie, no ogólnie, ja jestem na takiej stronie Włosing na Facebooku i tam czasami takie fajne rzeczy, znaczy tam często są fajne rzeczy, tylko tak nie wszystko mnie interesuje, bo to, wiecie co, ja też tak nie chcę zgłupieć na tym punkcie, nie? Bo jak ja się naczytam za dużo, potem chcę wszystko kupować i właśnie potem cała łazienka jest zawalona, także ale to Magnolię na pewno kupię. I słuchajcie, ostatnia rzecz to jest Liren peeling solny, bardzo fajny. Ja go miałam bardzo długo, ponieważ niestety nie jestem regularna w robieniu peelingów i robiłam go może raz na miesiąc, ale jest naprawdę dobry. On jest mocny, ale w ogóle nie podrażnia skóry, bo te drobinki są jakby takie otulone czymś, ja nie wiem jak to nazwać, i są bardzo przyjemne. Oczywiście to jest takie normalne, duże opakowanie, tylko ja sobie tak przecięłam, bo ja do wszystko chcę zawsze wyciągnąć z opakowania, więc żeby nie zmarnować produktu, ale wszystko się tu polało, zobaczcie, także muszę to wywalić już, także dobra. I jeszcze słuchajcie, dwa słowa odnośnie lakierów, bo też wam to muszę powiedzieć. Ostatnio tak naprzyoczyłam się na lakier z Deli, ten w numerze 907 Party, że on się trzymał jeden dzień, ale słuchajcie, potem pomalowałam nim paznokcie i trzymał się 5 dni, więc nie wiem, od czego to zależy. Jest pewnie wiele czynników, które na to wpływają, natomiast ja bardzo lubię te lakiery z Deli, ten kolor jest w ogóle przepiękny. Ja ostatnio maluję cały czas na jasno paznokcie i teraz na przykład mam ten lakier z Deli, co wam też ostatnio pokazywałam w jakimś vlogu, i to jest numer 803 Alice, i ten lakier daje efekt pięknych, zdrowych paznokci. On nie jest jakoś mocno kryjący, no bo nie jest ten kolor mocno kryjący. Może jakbym jeszcze jedną warstwę dała, to faktycznie by to lepiej wyglądało. Znaczy nie lepiej, tak też ładnie wygląda. W sensie mocniej, jakby te paznokcie były po prostu pomalowane. A
ale teraz wyglądają bardzo zdrowo i na pewno wyglądają dużo lepiej niż jakbyście na przykład miały niepomalowane. Także ten lakier już w ogóle się, słuchajcie, długo trzyma. Ja go miałam ostatnio chyba 7 dni na paznokciach. Także fajne. Lubię takie paznokcie, takie właśnie takie czyste dłonie ostatnio, ale chyba dla odmiany teraz czymś ciemniejszym sobie pomaluję. Także taki mały update lakierowy jeszcze chciałam Wam tutaj zrobić, bo ja zapominam potem. Ciągle Wam mówię, że coś Wam powiem i zapominam. Także dobra, słuchajcie, uciekam, bo ten vlog będzie już taki długi. Postaram się jeszcze Wam rano nagrać strój dnia i tyle. I to będzie cały vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także uciekam i idę sprzątać. I do jutra. Dzień dobry, witajcie we wtorek rano. Jest godzina teraz 6:37, ja zaraz będę wychodziła, ale w miarę szybko się ogarnęłam, więc postanowiłam, że pokażę Wam strój dnia, to w czym wychodzę. Nie muszę Wam mówić, że ogrzewania nie włączyli. To jest odwieczny problem u mnie. Słuchajcie, u mnie w mieście praktycznie już wszyscy mają ogrzewanie. Zawsze my mamy na ostatnim miejscu. W ogóle jakby to był jakiś wielki problem. Przecież każdy może sobie zakręcić ewentualnie te kaloryfery, jeśli komuś by było za gorąco, ale wątpię, bo jest tak zimno. Ta temperatura jest po prostu już tak niska w nocy, że dajcie znać, czy u Was jest ogrzewanie. Ja tu nagrywam, no dzisiaj jest wtorek, 21, a Wy to pewnie zobaczycie 25, 26, to dajcie znać, czy u Was grzeją, bo to jest mega ciekawe dla mnie, czy to jest jakiś problem na większą skalę, czy to jest tylko u mnie tak wiecznie. W każdym razie, idę dzisiaj ubrana na czarno. Włosy mam takie bardzo strąkowate, ponieważ miałam dość mocno zwinięte, bo wczoraj tak mnie te plecy, słuchajcie, bolały i leżałam i w ogóle z tymi włosami nic nie robiłam. O, idzie frania. I miałam w takim koku i niestety one są tak jakby takie połamane, wiecie, troszeczkę olejku nałożyłam, ale niestety nic to nie daje. Dzień dobry, przyjacielku. Dzień dobry, misiu. Jak wrócę z pracy, mam nadzieję, że już będziesz miała ciepełko tutaj. Ledwo pranie, słuchajcie, mi tutaj schnie, bo naprawdę jest... Co ty tam kopiesz? No idź jak chcesz. O już, poczekaj, Franusiu. No teraz wejdziesz. Akurat teraz musi się pchać. W każdym razie, słuchajcie, mam zwykłą czarną, prostą, bawełnianą bluzkę. Jak wiecie, ja nie jestem fanką tego typu dekoltów. Nie wiem, może się do nich przekonam, na przykład teraz, jak będę nosiła tę bluzkę, ale ogólnie sobie skusiłam się na nią, ponieważ bardzo dużo osób poleca rzeczy z firmy Arket. Ta firma jeszcze jakiś czas temu była niedostępna w Polsce, natomiast od jakiegoś już czasu jest na Zalando i ja tę bluzkę kupowałam kilka miesięcy temu, po prostu nie nosiłam jej, bo było ciepło i właśnie mi się ostatnio przypomniała i pomyślałam sobie, że zestawię ją z takimi szerszymi spodniami. To jest bluzka bawełniana w rozmiarze S. Jest ogromna, materiał ma bardzo miły, to nie jest gruba bawełna, to jest taka bardzo przyjemna bawełna. Żałuję, że nie ma tych bluzek w serek, no ale dobra, zobaczymy, jak się będzie to nosiło. Ona też, jak widzicie, ma rękawy troszeczkę szersze, ja je ciut podwinęłam, chyba jest rozmiar XS, ale jakoś tak nie wiem. No wzięłam tą eskę, wiecie, to jest bawełna, nie wiadomo jak będzie po praniu, więc niech taka zostanie. Zresztą ona dobrze pasuje do tych takich marchewek, w sumie marchewy to są, z mango, kupione kilka lat temu. Ja uwielbiam te spodnie, bo one tak ładnie podkreślają talię, że nawet jak tu macie szerzej, to nagle ta talia, wiecie, jest szeroko i ta talia taka wąska się robi, także dobrze to wygląda. One są w ogóle też bardzo przyjemne. I nie wiem, czy pamiętacie, ale ja też mam takie spodnie kremowe z Zary. I niestety one już nie są takie fajne. W sensie, nie wiem, czy ja wzięłam za mały rozmiar, czy one po prostu są inaczej uszyte. Raczej wydaje mi się, że to jest kwestia szycia, ponieważ jakoś tak tu są niewygodne. Takie niby nogawki, wszystko tutaj są luźne, ale jakoś tak nie wiem, no coś jest w nich takiego, że no nie noszę ich niestety póki co, nie wiem, czy nie sprzedam. Także do tego mam moje czarne mokasyny z HM-u, bardzo je lubię, one są wygodne, jak widzicie gołe kostki, ale to u mnie będzie na pewno jeszcze trwało póki co. I poczekajcie, założę kurtkę i Wam się pokażę. Jeśli chodzi o kurtkę, to ostatnio noszę tą z Zary, którą kupowałam na promocji, pamiętacie, jakieś kilka miesięcy temu, ja wiem, nie kilka miesięcy temu, ze dwa miesiące temu chyba Wam ją pokazywałam. Ona jest taka szeroka, pikowana, ona nie jest gruba, ona jest idealna właśnie tak na teraz, bo za chwilę będzie w niej po prostu za zimno, dlatego że ona jest też bardzo szeroka, nie? Więc wszędzie tutaj wieje, ale póki co wydaje mi się, że jest ok. Ona w ogóle tak fajnie pasuje do wszystkiego. Czy założę adidasy, czy właśnie botki, czy takie buty, to dobrze wygląda. Do tego torba z ochnika, jak widzicie, noszę ją non-stop, w ogóle bez przerwy.
Nie ukrywam, powiem Wam szczerze, że mogłaby być większa, natomiast i tak jest spoko. Póki co nie mam do niej większych zastrzeżeń, oprócz tego, że jest po prostu, no, że jest troszeczkę dla mnie za mała, bo jestem wysoka i wolałabym, żeby ona była dosłownie o 5 cm z każdej strony większa, 5-10. Królowa oczywiście leży. Tak, także słuchajcie, wezmę jeszcze sobie właśnie, pokażę Wam, wyciągnęłam przed chwilą z szafy ten szalik w panterkę, bo te plecy mnie tak bolą, że chyba sobie go tam po prostu tak zarzucę w pracy, dlatego że muszę to rozgrzać, bo ta polopiryna nic mi nie dała, te plecy i cała ta w sumie lewa strona mnie tak boli, więc, ale na szczęście dzisiaj spałam, także no, to jest wszystko, słuchajcie. Uciekam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie standardową łapkę w górę i jakiś ślad po sobie w komentarzach. I co? Widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym filmiku, także do zobaczenia, pa!